Ostatnio jeden z widzów oznaczył mnie pod filmem TikTokowej rodzinki. Jeśli nie znacie tego profilu, to spokojnie, zaraz wam go przedstawię, ale przed zaczęciem filmu chcę was szybko zaprosić do subskrybowania mojego kanału oraz zapraszam was na mój serwer Discord, do którego linka macie w opisie, tak samo jak do wszystkich moich social mediów. Także zaczynajmy. TikTokowa rodzinka, czyli profil, który na TikToku zdobył ponad 19 tysięcy obserwujących. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to aż tak źle, bo na pierwszy rzut oka wygląda to jakby dwójka rodziców z Facebooka złapała w te swoje lepkie rączki inną platformę, czyli TikToka. I nie chcę nazywać ich boomerami, nie chcę używać tego słowa, jednak no w tym przypadku, szczerze mówiąc, inaczej się nie da, no bo jednak content, który publikują, jest taki typowy, takie typowe memy z Facebooka, z których śmieje się twoja babcia. I w sumie, gdyby tylko na tym polegał problem, no to okej, nic z tego by nie było, to jest po prostu kwestia humoru. Jednak bardzo niepokoi mnie zachowanie tych ludzi w stosunku co do swojego syna, albo samych siebie. No wiecie, to dziecko wygląda na jakiegoś 6-7-latka i no nie wiem, według mnie to jest po prostu niemoralne nagrywanie TikToków z dzieckiem do takich dźwięków. I nie, ja nie przesadzam, naprawdę. Po wejściu na ich live'a dosłownie spędzicie tam może 2 minuty albo minutę niecałą i już jesteście świadkami, jak oni między sobą przeklinają przy tym dziecku. Dziecka też jakoś za dobrze nie traktują, na live'ach tego jakoś nie kryją. Długo jeszcze? Tak, dwa. Tak, kurwa. Mama. Tak, bo rzuci mi dalej. Długo jeszcze, mama? Nie. Bo jestem głodny. Kurwa, obiad o 5. Już mówiłam, tak, bo rzuci mi dalej. Trzeba było wstać wcześniej. Aha, a to moje wstawanie było zależne od tego, co dało. Dobra, cicho tam, Snowlax. No, powiem naprawdę, świetny przykład dajecie młodemu dziecku. Co? U ciebie zawsze obiad jest o 18? Serio? Na tym pracuję w Poli, tak? Żeby ja pracowała, to też tak było. Lub tam obiad, a nie odzywa się, nie do ciebie w dom. Do ciebie się w dom. Ten pan również ma piękną tendencję do zaprzeczania sobie. Zaraz zobaczycie zresztą. Wstyd jest dla ludzi słabych. Aha, czyli wstyd jest dla ludzi słabych. Okej. Okay. Ja też lubię kaszę, ale trochę wstyd tak jeść kaszę. To jest takie... No wiecie, co jest takie... Jak taki biedak. Czyli na pytanie, czy wam nie wstyd, pan odpowiada, że wstyd jest dla ludzi słabych, po czym sam mówi, że w sumie to mu trochę wstyd jeść kaszę, bo to takie dla plebsu. Aha, spoko. To w końcu jak to jest? Odczuwa pan wstyd i według pana jest pan człowiekiem słabym? Czy też pan sobie po prostu zaprzecza i gubi się w tym, co mówi? No bo raz pan traktuje wstyd jako coś naprawdę negatywnego, po czym sam mówi, że jest panu wstyd jeść kaszę. To już jest naprawdę jakiś inny poziom. Czuję się taki biedak, jak taki plebs. Jak taki tiktokowy śmieć się czuję. Nie wiem, dlaczego ma pan aż takie negatywne podejście do ludzi biednych. Chcę tylko zaznaczyć, że to pan zbiera na łóżko na live'ie. Polecam się zapoznać z definicją friendly fire. A tak na poważnie, to nie rozumiem negatywnego podejścia do ludzi biedniejszych w pańskim wykonaniu. Wie pan, że przez ludzi to właśnie pan jest brany za takiego żebraka,
Wie pan o tym, nie? I to nawet nie jest moja opinia, to jest opinia ludzi, którzy są na tych live'ach i którzy znają ten kanał. Chcę tylko jeszcze przypomnieć, że obok siedzi pański syn. Jakich on się wartości uczy, kiedy słyszy takie słowa? Ale to nie pierwsza taka sytuacja związana z tym dzieckiem, bo w pewnym momencie na live'ie, to już jakiś tydzień czy kilka dni później, doszło do takiej wymiany słów między nimi, takiej niby kłótni, niby nie, wiecie, taka bardziej dyskusja. Kontekst jest taki, że pana denerwuje to, że ktoś mu na przykład napisał na Instagramie, że woli live'y, jakiego żona gotuje, niż te jego. Najwyraźniej sam fakt tego, że ktoś może mieć swoją opinię, jest zbyt bolesny. Powiedziałam też się nawet tylko tak, to on też o paru dni... Ja jestem wodą! I masz teraz taki etap, to jest zmieniający, no i... A ty jesteś ogniem, pada! No i tak jest, no. I ja też nie lubię, jak siedzisz i to drugie słowo a wy się czwarty raz pytasz, ty poza No wiem, ja wiem, zdaję sobie sprawę, tak, bo to... Ostatni, jak zagolupowałeś się przed Taraska, to... O, ona się daje. To tak samo jak ja, na przykład teraz mam tutaj że będę z nimi, bo mam okaz, w którym się czuję w którym zdycham, umieram i tak dalej. I choćby ja też jestem teraz na przykład nabudowana bardziej. Jak mi jakiś gnój podejdzie, to też mu powiem z reguły tak nie mówię, bo mnie wszystko mnie wszystko boli, bo mam dość życia, bo mam dość wszystkiego i też mam taki okres. Czyli co, czyli ja mam to tłamsić, bo widzom nie pasuje? Nie, to nie o to chodzi, że widzom nie pasuje, tylko po prostu, no... Dobra, ja to przerywam, bo po prostu strasznie przykro się patrzy na sytuację tego chłopaka i też będzie bardzo dużo do cenzurowania. Wiecie, i sam fakt tego, że oni wiedzą, że ten chłopak jest w pokoju, oni wiedzą, że on jest dosłownie obok, on wszystko słyszy, co oni mówią. I oni po prostu dalej to robią. Ja nie wiem, czy ci ludzie wiedzą, co to jest odpowiedzialność. Chociaż wystarczy popatrzeć na ich zachowanie i dojść do wniosku, że w sumie to definitywnie nie wiedzą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale w tle można usłyszeć świnki morskie. A, nie usłyszeliście? Ciekawe czemu? Może dlatego, że dźwięk jest wywalony na milion decybeli. I z własnego doświadczenia wiem, że świnki morskie tak piszczą. Ja to wiem, ale mi chodzi o sam fakt tej muzyki, która jest tak głośna, że nie jesteśmy w stanie tego piszczenia praktycznie usłyszeć. Świnki morskie słyszą o wiele głośniej niż ludzie. I przy nich nie powinno się w ogóle głośnej muzyki puszczać, bo one są po prostu bardziej wyczulone na takie rzeczy. Do tego dochodzi to, że świnki morskie są po prostu płochliwe i bardzo się boją, bardzo gwałtownych ruchów, boją się takich właśnie głośnych dźwięków. I wiecie, wydaje mi się, że to nie są chyba odpowiednie warunki dla takich świnek. Był jeszcze moment, w którym słuchali takiej głośnej muzyki, kiedy ich syn odrabiał lekcje. O, ale to nie jest koniec cyrku. Spokojnie. Ci geniusze wpadli na super świetny, niesamowity, wręcz genialny pomysł posadzenia tych świnek morskich na kanapę, wokół której biega sobie pies. Jakież to odpowiedzialne, nieprawdaż? Także bardzo dziękuję osobie, która to zszotowała. Naprawdę serdecznie ci dziękuję. Także jak widzicie, mamy styczność z naprawdę odpowiedzialnymi ludźmi. No. Okazało się też, że z poprzedniej zbiórki, jaką robili na telefon, udało im się kupić telefon. Jak ktoś im tam w komentarzu napisał, że o, używany, no to reakcja tego pana... Wydaje ci się, bo rośniesz. Ziomek, spójrz na ten telefon, kurwa, kielnówka nieśmigana, człowieku. Ty masz ten ekran, człowieku, ty w życiu nie widziałeś, kurwa, takie grafiki. Masz tu, masz. Pudełko, gwarancja, to jest ta akurat instrukcja, bo ty masz gwarancję, masz na pysk się z niczego, kurwa, to pudełko, ty, kurwa, mi tu mówił, kurwa, że nie tego, że to jest, kurwa,
zainteresowany? Już naprawdę, pomijmy fakt, że tym filmikiem pan nam dalej nic nie udowodnił i dalej ktoś może powiedzieć, że jest to telefon używany. Jak można być aż tak bardzo mentalnie w przedszkolu? Halo? Chcę odpowiedzi? To przypomina mi po prostu dwóch kłócących się przedszkolaczków i jeden zarzucił mu, że a ty masz używaną zabawkę, a drugi się o to pruje i już jest gotowy go pobić. Po drugie, co złego jest w kupnie używanego telefonu? To bardzo często opłaca się bardziej niż kupno nowego. Wystarczy pomyśleć logicznie. Możecie zaoszczędzić kilka stów mniej, kupując telefon, który chcieliście sobie kupić, ale który był po prostu wcześniej przez kogoś używany i będzie i tak spakowany, jakby był nowy. Jedyna różnica jest taka, że ktoś go po prostu przed wami kupił i zostawił w stanie idealnym, jakby nie widzę w tym problemu. To jest wykazanie się większym intelektem niż większość, która uważa, że to wstyd posiadanie używanego telefonu. No ale oczywiście, lepiej żyć w ciemnogrodzie i żyć w przekonaniu, że jak ktoś ma używany telefon, to jest gorszy. W tym odcinku to będzie tyle. Jeśli macie jakieś szoty, wysyłajcie na Instagramie, oznaczajcie mnie pod nimi, a ja wykorzystam je w następnym materiale. Napiszcie, co o tym sądzicie. Do usłyszenia.